Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na poniedziałkową aktualizację. Jak widzicie, już nie w towarzystwie choinki, a teraz już w towarzystwie tulipanów, przywołuję wiosnę. A muszę Wam powiedzieć, że jeżeli jeszcze macie u siebie choinki, to zwróćcie uwagę na taki proces jak gdyby sprzątania tej choinki, ponieważ ja chyba pierwszy raz w życiu miałam taki proces takiego zamykania starego roku, czyli tak jakby w związku z tym, że choinka jest symbolem świąt, które się odbywają jeszcze w starym roku, to jakby ten proces jakby kończenia tematu zimowego, takiego końca wyjścia, normalnie odczułam ulgę. Więc jeżeli jeszcze macie, to przyjrzyjcie się sobie podczas tego procesu sprzątania. A co się dzieje na przestrzeni? No jak sama pogoda wskazuje, dzieje się sporo. Dzisiaj jest taki ciężki dzień może dla wielu miast w Polsce. Przez Warszawę w godzinach porannych też się przewaliła ciekawa sytuacja pogodowa. Rzadko się zdarza, mieliśmy burzę z dużym śniegiem, ale potem wyszło słońce. I dokładnie bardzo fajnie przedstawia to aktualną sytuację na przestrzeni. Duża burza, duży hałas, ale potem wychodzi to słońce. Do czego zmierzam? Tak jak już w zeszłym tygodniu, cały tydzień mówiłam o separacjach, segregacjach, co się spotkało oczywiście z hejterami. Czasami tak jest, że YouTube nie zawsze wie, gdzie wycelować z moim filmem. I no, algorytmy YouTube'a chcą dobrze, bo promują moje materiały w różnych miejscach. Czasami niestety trafiają jak kulą w płot. No i tak też się niestety stało i się pojawiło trochę nowych osób, które zupełnie nie zrozumiały tego, o czym mówię. No cóż, oczywiście, że jest to kanał na YouTubie, więc są też te aktualizacje, więc one dotyczą czegoś, co już trwa jakiś czas. Natomiast faktycznie ja się przyznaję, że ja cały czas nie zrobiłam filmików, które by opisywały czy wdrażały nowe osoby, które nawet i wykazywałyby zainteresowanie i chęć wejścia w tematy Turusa, przestrzeni, potencjałów i tak dalej. No niemniej to jest moja wina, to faktycznie przyznaję się, że moja prawdopodobnie zła organizacja czasu też tutaj sprawę troszeczkę spowalnia. Postaram się poprawić odnośnie Genezisa. Myślę, że już powinien się zaraz też pojawić ten Genezis, więc czekajcie, czekajcie. Jeszcze chwila cierpliwości i się Genezis prawdopodobnie pojawi, a jestem bardzo ciekawa waszego odbioru, także tego odcinka. Okej, wracając do tego, co się dzieje na przestrzeni. Więc tak, no trwamy w klimacie tych podziałów. Tak jak mówiłam tydzień temu, te podziały są właściwie okej, ponieważ one nas tak jak gdyby oddzielają od takie ziarno od plew, tak? Tyle, że ja mówię już ogólnie, już nie będę już tutaj wnikać, kto się z kim dzieli i czemu, ale zaznaczam, że proces podziału występuje na wszystkich warstwach przestrzeni. Ta przestrzeń się odkleja, stare od nowego. Znaczy nowe się dopiero będzie tworzyło, ale no właśnie. Troszeczkę o tym, jak będziemy tworzyć to nowe, chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli jesteśmy w całej grupie, w całej ilości mnóstwa informacji, to my tak naprawdę nie wiemy, co nie działa. Wiemy, co jest źle, ale nie wiemy czemu. I ten proces takiego odklejania też daje nam możliwość znalezienia tych błędnych kodów źródłowych. Bo nagle się okazuje, że pewnej sytuacji ja już dalej nie wytrzymam i ja muszę coś powiedzieć, ja muszę zareagować. I to są właśnie te sytuacje. I przestrzeń nam w tej chwili, czyli cały torus, daje w pewnym sensie szansę, czy daje nam możliwość takiego odseparowania. No nie mogę tego inaczej powiedzieć, no jest to separacja. Jest to rozdzielenie, czyli takiego złapanie tych głównych wątków, tych głównych procesów i tych takich najważniejszej esencji, czyli o co mi chodzi. No i tu się zaczyna właśnie cały proces, czyli tu się zaczyna ten cały proces selektywności, proces takiego dojścia, odkrycia siebie, znowu złapania kontaktu z własną tożsamością, bo tu są te decyzje, tu są te wybory i tutaj właśnie jest ważny moment, kiedy my podejmujemy i w jakiej sytuacji jakiegoś wyboru, czyli jakich wartości będę teraz używała, w jaką stronę ja chcę iść i to jest ważne. Nie jest to przyjemne, dlatego że się nagle pojawiają ludzie, którzy, czy może ludzie, ludzie tu już są, ale pojawiają się sytuacje, które w pewnym sensie
zmuszają nas, czy może tworzą się sytuacje między nami wszystkimi, które gdzieś no, badają tą naszą reakcję, jak się teraz zachowasz. Ja cię mocniej nacisnę i zobaczymy, jak, co powiesz, jak zareagujesz. Czy ty, bo jak nie ma bodźca zewnętrznego, to cóż, cnota warta, gdyż niesprawdzona. Czyli ja nie jestem w stanie powiedzieć, jeżeli nie mam bodźca, czy ja na pewno jestem gotowa na daną decyzję. Kiedy jest bodziec, no to pojawia się moja reakcja. I teraz pytanie brzmi, czy ja zareaguję cofająco się, czy ja idę do góry i mówię, no to nie, trudno, no niestety. Także tutaj mamy ten czas. W tym tygodniu, powiem Wam, że w tym tygodniu może być dosyć tak, no poodpadają tematy. Skończą się pewne tematy i te tematy zakańczające też będą związane z jakimiś wyborami, z jakimiś decyzjami, z jakimś konkretnym ustawieniem siebie w stosunku do innych. No i znowuż, może ktoś mi teraz zarzuci, że to taki banał, to wszystko można pod to podpiąć, jednak uważam, że nie, bo to nie będą wielkie decyzje. Wielkie decyzje transformujące będą dopiero w okolicy marca. Natomiast dzisiaj, w tym tygodniu, na dniach będą się zakończały tematy duże, niemniej ciągnące się już jakiś czas. Czyli może powiedziałabym, że są to już jakieś takie pierwsze jaskółki świadczące o transformacji, ale jednak chodzi tutaj o takie tematy, które oczyszczają nam teren przed wyjściem dalej, czyli oczyszczają nam tą atmosferę, czyli my podejmując teraz te decyzje, czy załatwiając te sprawy, które gdzieś już tam były zaczęte parę miesięcy temu, to one w tej chwili dają nam taki aha, czyli to mam z głowy, więc to mi odpada, więc zaczynam jakby mieć coraz węższe spektrum jakby decyzji do podjęcia. Czyli takie powiedziałabym pierdoły trochę już zaczynają odjeżdżać i zaczynają już te sprawy pchać się dalej. Niemniej do końca stycznia jesteśmy sobie w takim klimacie trochę tego tunelu, takiego zastoju, więc tak jak mówię, no decyzje nawet, które teraz zapadły, one się mogą nie realizować tak raz, dwa, trzy. Tylko to są czasami decyzje, których dopiero czas realizacji będzie przeznaczony bardziej na luty, marzec. Więc no, jesteśmy trochę wstrzymywani. Dzisiaj jest słynny Blue Monday, nie wiem czy wiecie, jest takie coś przez psychologów jakoś tak określone, że to dzisiejszy dzień jest tak jak gdyby najbardziej depresyjnym dniem w ciągu całego roku. Nie odczuwam tego i myślę, że to jest już takie trochę podciągnięte pod jakieś statystyki. Niemniej jednak styczeń generalnie nie jest łatwym miesiącem, dlatego że jest to miesiąc taki ciężko, taki dosyć długi, no długi, normalnie długi. Niemniej on jest takim miesiącem, w którym się z reguły nic nie dzieje i wszystko tak stoi, jest takie zamarznięte. Co prawda zima nie jest taka ostra, ale jednak jest takie, nie widać jeszcze światełka w tunelu, nie widać jeszcze gdzie idziemy w styczniu. Luty już zaczyna się przecierać, już zaczyna być coraz lepiej wszystko i wyraźniej widoczne. Także się na ten luty bardziej jakby nastawmy na realizację, a w styczniu to tak sobie raczej więcej tematów będziemy poprzez własną głębię rozpatrywać. No i właśnie te nasze decyzje, jak się zachować na zimno, będziemy sobie bardziej rozważać. No i właśnie rozważanie na zimno, tu też jest ważne, czyli nie jest to czas jak gdyby sprzyjający jakimś takim wybuchom emocjonalnym. Są to raczej, nawet wybuch emocjonalny, gwałtowny wybuch, jest wynikiem wcześniejszych procesów, dziejących się wcześniej rzeczy, czyli już było coś długo nie tak, aż w końcu pykło, pachło i właśnie dzisiaj ja już coś tam powiem albo nie powiem, albo nie przyjdę, albo zrezygnuję z czegoś i to są właśnie te decyzje. To są takie decyzje, czyli jednak nie zrobię tak, jednak tak się przechyla ta szala na tą moją stronę, czyli jednak ja się wolę siebie posłuchać, jednak ja chcę coś wycisnąć z tej przestrzeni, chcę mieć na tą przestrzeń wpływ. Słuchajcie, ćwiczymy też decyzje, cały czas teraz ćwiczymy decyzje, czyli skupiamy się na tych decyzjach, one są ważne. Co prawda, tak jak powiedziałam przed chwilą, one w tej chwili będą dotyczyły niewielkich spraw lub może nawet i ważnych spraw, z tym, że te ważne sprawy będą
długotrwające, tak? Czyli to są duże sprawy, które dzisiaj coś podjęłam decyzję, ale to jest tak naprawdę jeden kroczek, jeszcze ileś tych kroczków, mówię, realizacja będzie później, ale ćwiczymy decyzję, bo te decyzje są dla nas o tyle istotne, że jeżeli my je podejmujemy, to zwracamy uwagę na siebie, czyli jakby mamy lepszy kontakt z własną tożsamością, zaczynamy używać faktycznie treści, które powinny być użyte, czyli, ale w ogóle jest taki nastrój w przestrzeni, wbrew temu, co wszyscy gadają. Robi się coraz ciężej, robi się coraz ciemniej, robi się coraz ostrzej, no bo tak naprawdę, tak naprawdę ten proces w tej chwili zbliża się do dużego finału. Znaczy, to nie jest może ten wielki finał, jakiś taki... Nie, do finału jeszcze mamy kawałek, ale już się zaczynają rozdzielać, no bo jesteśmy w procesie, który polega na takim przejściu, dużym przejściu, czyli takim wystartowaniem. Więc tak już teraz zaczynamy w tych blokach startowych, zaczynają się te silniki gotować, grzać, już jesteśmy w gotowości. Ale jeszcze nie, i jeszcze nie, i jeszcze wstrzymujemy się, i jeszcze nie mamy wszystkich materiałów gotowych, jeszcze narzędzi wszystkich nie ma. Jeszcze ta rakieta nasza musi, nie wiem, sprawdzać takie testy, przechodzi. O, to jest dobre porównanie. Wahadłowiec przed wylotem w kosmos robi sobie różne, robią mu testy, czy on jest gotowy, czy się nic nie popsuło, czy wszystkie systemy są sprawne. A ci kosmonauci, astronauci już siedzą gotowi, już. No i takie odliczanie. Jeszcze odliczania nie ma, ale już niedługo będzie to odliczanie i wtedy będzie takie puf, i wtedy wylecimy, przy czym proces samego wzniesienia się rzeczywiście do punktu docelowego też będzie trwał. Tak jak to trwa właśnie z wyrzutem w pewnym sensie wahadłowca w kosmos. Okej, więc na to warto zwrócić uwagę, czyli czym się kierujemy podczas decyzji. No i też słuchajcie, staramy się łapać się na używaniu drugiego poziomu i myśleniu schematycznym. Czyli jeżeli ja mam potrzebę zrealizowania jakiegoś celu, zawsze sobie zadaję pytanie, dlaczego? Czy ja chcę, dlaczego ja chcę mieć ten cel? Z jakiego powodu? No i słuchajcie, nie doprowadzamy sytuacji do czerwoności, czyli staramy się ze wszystkimi być fair, w zgodzie, ale uczymy się też akceptować zdanie innych, czyli rozumiem Twoją drogę, Ty masz swój proces, ja mam swój proces, uczymy się życia takiego, w pewnym sensie żyć na nowo będziemy się teraz uczyli, czyli życia takiego pochłoniętego procesem, ale ten proces chodzi o nas, to my przechodzimy proces, i my musimy być w tym procesie jak najbardziej fair w stosunku do siebie i do innych. I to jest ważne, czyli to życie w tej prawdzie. Ja muszę wiedzieć, co ja chcę. Ja muszę już teraz wiedzieć, gdzie ja chcę iść i muszę zaryzykować. Czyli to już nie jest teraz takie istotne, czy się wszyscy ze mną zgadzają. Istotne jest to, że ja taka jestem i tutaj znowuż akceptacja samego siebie. Czyli pozwólcie sobie na wyrażanie treści. Pozwólcie sobie na takie... Dobra, nie jestem doskonała, nie jestem święta, ale jestem teraz taka. I albo moje środowisko to zrozumie, że taka jestem i taki mam moment, albo nie. Jeżeli nie, to ja sobie inne środowisko muszę poszukać. Taka zasada jest, którą ja już kiedyś powiedziałam, jeszcze raz Wam ją powiem. Nie dostosowujemy siebie do środowiska, tylko dostosowujemy środowisko pod siebie, czyli to się samo w ogóle dzieje w sposób naturalny. Niemniej o to trzeba pamiętać, że nie możemy, jest taki fajny obrazek gdzieś w internecie, taki mem o ptaszku uciekającym z klatki, który już wyleciał, a inne ptaszki w klatce do niego krzyczą, zostań z nami w klatce, będziesz bezpieczny. No właśnie nie, no tu trzeba to zaryzykować, ta siła w ziemianach musi się wybudzić. My musimy jakby wiedzieć, że my budujemy cywilizację i my gramy wszyscy tak naprawdę do jednej bramki, o czym czasami zapominamy, szczególnie w takich trudnych momentach. Jeżeli chodzi o sytuację, bo jakby cały czas, wiecie, to, że się dzieją takie zmiany w kwestiach podatkowych, tak, politycznych, to, że wybuchł wulkan parę dni temu, to, że, który tak, no to było takie jakby wyładowanie z przestrzeni napięcia. To, że pogoda jest taka różna w różnych krajach, w niektórych jest ogromny mróz, potężny śnieg, w innych jest właśnie wręcz odwrotnie, ogromne upały, tam gdzie jest lato. Więc to jakby skrajności następujące w tych procesach też pokazują, jak my szukamy tego złotego środka. Ponieważ Ziemia reaguje na nasz stan, ponieważ my jesteśmy wiodącą świadomością w tej chwili, planety mają swoją świadomość, ale trochę inną,
I no, ona jest jakby zupełnie, jakbyśmy ją potraktowali jako starszą panią, która w tej chwili po prostu robi sobie swój proces, ale ona reaguje na to, co my robimy, a my reagujemy na to, co ona robi. Czyli na przykład chociażby to, że jest kataklizm, no i my na to musimy zareagować. Fakt jest faktem, że jeszcze Ziemianie dopiero będą się uczyli współpracy z planetą, czyli my dopiero tak konsumujemy to, co ona daje, ale niewiele jej dajemy. Czyli jeszcze nie ma takiego zrozumienia siebie wzajemnie, tej korelacji jeszcze do końca nie rozumiemy, skąd jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i co z tego wynika dla nas i dla planety. To też jest istotne, ale o tym kiedy indziej. To na razie nie jest wbrew temu, co tu wszyscy ekolodzy krzyczą i się zrobił taki troszeczkę ostry nacisk na te towarzystwa ekologów mocno naciskają na nas wszystkich. Ja bym tutaj jednak była bardziej optymistyczna i uważam, że jeszcze nie jest tak źle, z czym sobie planeta nie poradzi. I to, co się teraz dzieje, nie jest wynik zmian, które są określane przez naukowców w jakiś sposób. Może inaczej, aktualna nauka troszeczkę za mało wie, może tutaj brzmi jak jakaś zupełnie, co pozradała wszelkie rozumy. Ja też nie wiem wszystkiego, oczywiście, że nie, ale aktualny konsensus naukowy za zbyt pochopnie podejmuje decyzje czy wyciąga wnioski na podstawie poszlak. Więc tu jeszcze pokora. No i właśnie, zahaczyłam temat pokory po raz kolejny. Słuchajcie, no pokora jest treścią bardzo ważną. I ja już nawet na poście w zeszłym tygodniu, który napisałam i na Facebooku, i tutaj, pokora. Słuchajcie, no ćwiczymy też pokorę, decyzję, ale też z uwzględnieniem pokory. Czyli też nie chodzi o takie podejmowanie decyzji deptając innych, czy takie niszczenia. Nie. Tu też chodzi o to zrozumienie na daną chwilę. Też czasami trzeba powiedzieć sobie, nie umiem, nie wiem, to co wiem może być za mało. Aczkolwiek! Na pocieszenie Wam powiem na koniec, bo znowu się rozgadałam, że to, co wiesz, to Ci wystarczy na podjęcie decyzji, ponieważ tyle Ci przestrzeń dała już w tej chwili, że już masz prawo wiedzieć. Przestrzeń nie stawia przed nami decyzji, które są nie do wykonania. My nie mamy w swoich życiach nieadekwatnych wyzwań do naszego poziomu. Wszystkie wyzwania, które są w Waszym życiu, są do ogarnięcia, bo one się dzieją dlatego, że Wy jesteście w tym momencie do tego zdolni. Więc wydarzenia zewnętrzne, takie jak na przykład nowy system podatkowo-rozliczeniowy, który jest bardzo przemyślany wbrew pozorom, a mówi się o nim, że nie, że jest właśnie bardzo dziurawy, a on jest bardzo przemyślany, bo jest to część procesu. Oczywiście nie podejrzewałabym naszych tutaj sąsiadów, w związku z tym, że mieszkamy w Warszawie, o to, żeby to wymyślili sami. Oni jakby dostali zlecenie na pewne tematy. Więc to jest też etap procesu. No i cóż, także pamiętamy o tym, tak, że decyzje, pokora, konkretność, tożsamość, prawda i wszystko, co masz w tej chwili, jest w Twoim zasięgu. Ale zawsze przestrzeń Ci zada pytania o dwa fraktale wyżej. I możesz przejść, jeżeli przestrzeń Ci mówi sobie, spróbuj, zobacz, masz taką opcję, dasz radę, dasz radę. Masz na to potencjał. Skoro zdarza się w Twoim życiu okazja, która się wydaje być za duża w stosunku do Twojego życia, to znaczy się, że właśnie nie jest. To tylko Ty nie wierzysz w to, że możesz osiągnąć taki wysoki cel. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.